Słodkie serduszka w sklepach i na wystawach to znak, że już walentynki. Amerykańskie święto komercji tłumaczone u nas jako Dzień Zakochanych. Nieco inaczej widzą ten dzień narodowcy. Prowadzona przez nich coroczna akcja Kocham Polskę uświadamia, że uczuciem powinniśmy darzyć także ojczyznę. Z tym jednak bywa różnie. Co pani sądzi o naszym kraju? Czy można być z niego dumnym? Z kraju tak, ale z rządu nie. Chciałam zapytać, czy ojczyznę można kochać? Ojczyzna jest jak matka, no. Więc myślę, że to jest coś ważniejszego i każdy Polak o tym powinien wiedzieć. Za co pani kocha Polskę? Bo w niej się urodziłam. Z tego kraju pochodzi moja cała rodzina. Kraj raczej. Chętnie byśmy stąd wyjechali po prostu. A dlaczego? Bo uważam, że za granicą jest łatwiej. Czyli Polska nie stwarza warunków do życia jakichś milszych? Lepszych nie stwarza. A co sądzicie o Polakach? Co sądzisz o Polakach? Powiedzcie. Smutny naród. Smutny. Choroba polska. Tak, nietolerancyjny i tak dalej. A coś pozytywnego może? Wy też jesteście przecież Polakami. Lubimy dobrze zjeść i wypić. Patriotyzm to nie tylko poświęcenie, ale i szacunek dla tradycji. Dlatego tegoroczna akcja nosi nazwę Kocham Polskę od pokoleń. Naród to nie jest tylko populacja, która żyje w danej chwili, w danym czasie, czyli tu i teraz, w teraźniejszości, ale naród jest to ciągłość pokoleń, tych przeszłych i przyszłych. My z tej ciągłości pokoleń musimy czerpać, musimy brać to, co najlepsze z mądrości przodków, ale i też uważać na te błędy, by ich w przyszłości nie popełnić. To jest chyba taka bardzo atrakcyjna, być może najatrakcyjniejsza w sensie rozwojowym aspekt idei narodowej, żeby zwracać uwagę na to, gdzie przeszłe pokolenia miały rację Polaków, a gdzie jednak popełniono błędy, żeby ich nie popełniać na przyszłość. Gdzie te czynniki i wewnętrzne, i zewnętrzne, które Polsce zagrażają, jednak wygrały tą walkę w przeszłości przeciwko Polsce, tak żebyśmy mogli wyciągać wnioski, żebyśmy Polskę mogli obronić, nie tylko obronić, ale żeby ta nasza ojczyzna się rozwijała i była wielka. Niegdyś oddanie ojczyźnie prowadziło Polaków drogą honoru. Dziś takich wzorców jest coraz mniej. To jest tutaj postać pani Marii Miwieckiej-Lowieś, która przed dwoma dniami w piątek odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenie Krzyża Kawalerskiego z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest to przedwojenna jeszcze działaczka Młodzieży Wszechpolskiej. Ona do Młodzieży Wszechpolskiej wstąpiła w roku 1937, a 7 lutego skończyła 100 lat. I to jest taki nasz hołd złożony pani Marii, to jest taki nasz prezent od Młodzieży Wszechpolskiej dla pani Marii. Chcemy po prostu, żeby pani Maria zagościła w jak największej ilości polskich domów, a tutaj łódzkich domów, bo po prostu na to zasługuje. Najkrótszą drogą do utracenia miłości jest kompletna ignorancja. Dotyczy to również ojczyzny, do której istnienia się już tak przyzwyczailiśmy, że nawet nie zauważymy, jeśli pewnego dnia już jej nie będzie. Dla emisji TV z Łodzi, Sara Kostecka.